Dzień dobry, sport moim życiem. Jaśkiewicz Paweł, kłaniam się niezwykle nisko i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Sport moim życiem, subiektywnie o sporcie. Dzisiejszy odcinek jest taki troszeczkę dziwny, ponieważ mamy po weekendzie i wydawałoby się, że piłka nożna będzie stała na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tematy, którymi będziemy się zajmować. A tutaj psikus, tenis to teraz temat numer jeden w Polsce, ponieważ Polacy dokonali rzeczy wielkiej. Powinien ją dokonać wcześniej, ponieważ Łukasz Kubot nie powinien przegrać z Rickiem Devestem, ale co się odleczy, jak to mówią, to nie uciecze i to właśnie się zdarzyło. Polska pokonała Republikę Południowej Afryki i dokonała rzeczy, której nigdy w życiu jej się nie udało dokonać wcześniej, czyli awansowała do barażów o grupę światową, o tą grupę, która gra o największe trofeum, jeśli chodzi o całkowite rozgrywki drużynowe na świecie, czyli o Puchar Davisa, o taką salaterkę, która jest przekazywana rokrocznie dla najlepszego zespołu męskiego, jeśli chodzi o drużynę w tenisie ziemnym. Polacy zagrali dziwnie. Janowicz grał z zawodnikiem, który teoretycznie powinien zostać przez niego zjedzony, jeśli wierzyć rankingowi, że Janowicz jest 24. zawodnikiem. Janowicz miał problemy wokół samego siebie, pamiętamy, gorączka i inne rzeczy, natomiast trzeba powiedzieć, że takie spotkania powinien wygrywać. Ta gorączka może go usprawiedliwiać, że to było takie dosyć trudne zwycięstwo, natomiast wciąż uważam, że jeżeli jest to zawodnik z 24 numerem i z 24 takim powiedziałbym potencjałem umiejętności, jeśli chodzi o samo tenisowe rzemiosło, no to powinien wygrać więcej. No ale gorączka rozgrzesza, rzeczywiście może tak powinno to wyglądać, ale było 3-0 i to najważniejsze. A potem przed mecz Kubota z Devestem. Kubot to był zawodnik, który szczerze mówiąc dla mnie nigdy zawodnikiem wielkim nie był. Miał przebłyski, no i wczoraj te przebłyski teoretycznie były troszeczkę takie większe, a potem były troszeczkę mniejsze, potem Rick Devest doszedł do głosu, no i wygrał swoje spotkanie, było po jeden po dwóch pierwszych singlowych grach. Następnie Polacy zmierzyli się, nasz debel zmierzył się z deblem Devest i zawodnik, który grał z Janowiczem. Państwo wybaczą, nie mam pojęcia, kto to jest, ponieważ moim skromnym zdaniem ten Jean Andersen, który grał przeciwko Janowiczowi, bo nazwisko mogę powiedzieć, natomiast przyznam się szczerze, że raczej on tenisowej kariery wielkiej nie ma. Jean Andersen, bo tak powinno się go chyba czytać, ponieważ pisze się go tak jak francuskie imię Jan, czyli Jean. Pytanie, czy ten Jean Andersen jeszcze kiedyś w ogóle wystąpi w jakimkolwiek meczu, w jakimkolwiek turnieju? Wątpię. Myślę, że Kevin Anderson powinien wystąpić, ponieważ gdyby wystąpił Kevin Anderson, mogłoby to inaczej wyglądać. Nie wystąpił Kevin Anderson z powodu najprawdopodobniej kontuzji, no i musiał zagrać ten właśnie wspomniany zawodnik Jean Andersen. Niestety Andersen Andersonowi nierówny, ale wracając do tematu, nasi debliści wygrali to spotkanie, no nie powiem, że łatwo, bo to nie był łatwy mecz, ale wygrali i to najważniejsze. No i wczoraj Jerzy Janowicz zniszczył zastępcę Ricka Devesta, ponieważ Rick Devest doznał kontuzji w meczu z Łukaszem Kubotem i był też pewnie przemęczony po singlu i deblu wyczerpującym, dlatego Janowicz miał ułatwione zadanie. Wygrał swoje spotkanie i wprowadził Polskę do tych baraży o grupę światową. Kto może być naszym rywalem? No to właśnie ciężko powiedzieć, ponieważ reguły Davis Cupowego rzemiosła prawią dwie różne rzeczy. A pierwsza to taka, że spotyka się 8 zespołów, które wygrało w grupie pierwszej, czyli takie jak Polska, Rosja, Ukraina czy Holandia i kilka innych zespołów, które mają aspiracje do tego, by zostać w tej grupie światowej, czyli Hiszpania, teraz myślę, że nawet też Chorwacja wchodzi do gry, Brazylia. Te zespoły to raczej poza naszym zasięgiem. Myślę, że tak analizując te zespoły, na które możemy wpaść, ponieważ one będą rozstawione, a my będziemy do nich dolosowywani, ja oczekiwałbym, abyśmy zagrali z Austrią bądź z Izraelem. Każdy inny wybór, no to raczej będzie po prostu przejechanie się, a nie chciałbym, abyśmy dostali Hiszpanów, ponieważ wiem, że wtedy wystąpią w składzie Rafael Nadal, David Ferrer i
Gra podwójna to będzie Marcel Granojers i Mark Lopez, czyli mistrzowie olimpijscy w grze podwójnej. No to może być naprawdę tragedia, jeżeli byśmy trafili na Hiszpanię, no bo wtedy umówmy się, byłoby 6-0 dla Nadala w pierwszym secie. Już sobie to wyobrażam, bo to my byśmy wybierali, gdzie byśmy grali i pewnie gralibyśmy w Polsce. I wtedy przyjechałaby praktycznie cała hala na to, żeby zobaczyć Rafaela Nadala, a nie Jerzego Janowicza. I już wyobrażam sobie tą sytuację, kiedy jest 6-0 dla Nadala w pierwszym secie, 5-0 w drugim, Janowicz ma 40-30 przy swoim podaniu i cała hala wybucha. Można powiedzieć, że owacyjnymi brawami na to, że Janowicz wygrał pierwszego gema w meczu. No nie chciałbym takiej parodii groteski, no bo gdybyśmy trafili na Hiszpanów, taka groteska byłaby możliwa. Tak samo działoby się, gdybyśmy spotkali Chorwatów. Chorwaci nie bez powodu grają w grupie światowej i gdy będą zagrożeni tym, że mogą z niej spaść, myślę, że wezmą wszystkie swoje działa na pokład. No a niestety Marin Cilic oraz jego drugi, nawet załóżmy, że będzie to Iwo Karlowicz. To jest dwóch zawodników, którzy Kubota i Janowicza, myślę, że nawet załóżmy, że Janowicz byłby w swojej największej formie, bo to będzie dopiero wrześniowa kampania, 13-15 września. To wtedy wyjaśni się, czy jesteśmy grupą światową, czy wciąż gramy w grupie pierwszej, ale chciałbym, żebyśmy grali w grupie światowej, bo to naprawdę wielka sprawa, żeby takie zespoły jak Stany Zjednoczone, Serbia, Niemcy, czy też wspomniana reprezentacja Hiszpanii zawitały do naszego kraju. Także to jest temat przewodni naszego takiego, powiedziałbym, podsumowania tego weekendu. Jeśli chodzi o inne podsumowania weekendu, Tottenham zagrał bardzo dobre spotkanie w lidze angielskiej z Evertonem. To był mecz na szczycie tej właśnie ligi. I tam bardzo ładne spotkanie, bardzo pięknie się to oglądało. Żywo, wartko, bardzo męsko i 2-2 remis, który teoretycznie działa na korzyść zarówno Arsenalu, jak i Chelsea. Ponieważ przypomnijmy, że Tottenham jest trzeci w tabeli. Dziś spotkanie derbów Manchesteru, ale to oczywiście już w późniejszej mojej wypowiedzi, ponieważ w tym momencie jest to tylko podsumowanie. W lidze hiszpańskiej Barcelona udowadnia, że może grać bez Messiego, wygrywa 5-0. Real Madryt odpowiada 5-1, pokonując na własnym stadionie Levante. Można powiedzieć bardzo uczciwie, że bardzo dobrym spotkaniem było spotkanie Deportivo kontra Saragosa. Dwa zespoły, które walczą o utrzymanie, stworzyły wielkie widowisko, które można pooglądać częściej niż jakikolwiek mecz polskiej ekstraklasy, czy też jakiekolwiek spotkanie na szczycie z cyklu tych nudnych 0-0. Naprawdę fenomenalne widowisko, 3-2 dla Deportivo, wielkie emocje. I trzeba powiedzieć, że takich spotkań chcielibyśmy oglądać więcej w ligach zagranicznych. W Niemczech Bayern koronuje się, już jest mistrzem Niemiec bezapelacyjnie. Wygrywa po pięknej bramce Schweinsteigera. Borussia grająca drugim składem pokonuje Augsburg w dosyć dziwnych okolicznościach, przegrywając najpierw wygrywając 1-0, potem przegrywając 1-2, na koniec wygrywając 4-2. Taki końcowy wynik tego spotkania. Jeśli coś jeszcze trzeba powiedzieć o lidze niemieckiej, to to, że nie grał całego spotkania Lewandowski, wszedł dopiero od 52 minuty i od tego momentu odmienił się los tego spotkania, jak i całkowicie, a można powiedzieć, zmienił się bieg zdarzeń na boisku. To, co można jeszcze powiedzieć bardzo ciekawego, to w lidze włoskiej mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie. Najpierw Juventus-Pescara, w którym Juventus przeważał i wydawało się, że Juventus nie ma szans, żeby nie wygrał tego spotkania, a do 72 minuty wynik utrzymywał się 0-0. Potem czerwona kartka dla zawodnika Pescary za sfaulowanie zawodnika Juventusu Arturo Vidala. Bardzo taka troszeczkę kontrowersyjna sytuacja. Natomiast trzeba powiedzieć, że Juventus podszedł do tego poważnie, strzelił jednego karnego, potem Vucinic dołożył drugą bramkę i z dubletem mógł schodzić. I gdy schodził Vucinic, było 2-0. Jednak Pescara wtedy uznała, że chce powalczyć, chce zrobić wszystko, żeby temu Juventusowi utrzeć troszeczkę noska, bo grali w troszeczkę przemeblowanym składzie zawodnicy Juventusu, ale wygrali ostatecznie 2-1. I wracając jeszcze na moment do tych takich podsumowań, to jeszcze wczoraj mieliśmy w lidze francuskiej bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, mianowicie
Rennes pokonało Lyon, a kto strzelił bramkę? Oczywiście polski zawodnik, który jest moim zdaniem objawieniem tego sezonu, czyli Grzegorz Krychowiak. 53. minuta, rzut karny wykorzystany przez Krychowiaka. Wcześniej bardzo dobra jego gra w całym spotkaniu i można powiedzieć śmiało, że Krychowiak stał się bohaterem Rennes po raz kolejny. Po raz kolejny za jego sprawą ogrywają wielki zespół z Ligę. To by było tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego weekendu. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał coś więcej, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Na razie jednak dziękuję serdecznie i pozdrawiam Was z tym moim takim, powiedziałbym, podsumowującym. Stricte miało być to podsumowanie piłkarskie, natomiast tenisiści wyprzedzili tym wielkim sukcesem. Jeśli chodzi o siatkówkę, Resovia przegrała w Kędzierzynie 0-3 z Zaksą w pierwszym meczu finałowym. I dzisiaj spotkanie numer 2. Nie mogę się go doczekać, ale to dopiero w godzinach wieczornych. Kłaniam się niezwykle nisko, Jaśkiewicz Paweł, do usłyszenia. I jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, nagram zapowiedź derbów Manchesteru. Proszę patrzeć na kanał, być może pojawi się zapowiedź derbów Manchesteru i jeszcze kilka innych ciekawych nagrań. Na Twitterze, na Facebooku, na każdej płaszczyźnie, jeśli nie możecie do mnie pisać, SMS-ować, robić co chcecie, chętnie odpowiem. Kłaniam się niezwykle nisko, Jaśkiewicz Paweł, do usłyszenia.